W 1992 25-letnią Stephanie Slater porwano i zamknięto w trumnie na 8 koszmarnych dni. Porywacz Michael Sams wcześniej już zabijał. Gdyby pracodawcy Stephanie nie przekazali mu wielu tysięcy funtów okupu, zabiłby dziewczynę. Ta zbrodnia zszokowała Brytyjczyków. Zbrodnie, które wstrząsnęły Wielką Brytanią. Stephanie Slater. Za kilka minut usłyszycie głos mężczyzny, który porwał Stephanie Slater. Głos kogoś, kto popełnił już wiele zbrodni, łącznie z zabójstwem. Przyłożył mi nóż do szyi. Stał nade mną, dyszał i mówił: rusz się, a podrżnę ci gardło. Okup rzucono z wozu w pobliżu Ospring, w rejonie Bursley, w Yorkshire. Porywacz uciekł z pieniędzmi. Ten człowiek popełnił już wcześniej zabójstwo. Życie Stephanie było poważnie zagrożone. Powiedział: gdy ją znajdziecie, będzie martwa. Chyba że zrobicie to przed upływem doby. Stephanie Slater była młodą, inteligentną agentką nieruchomości. Całe życie było przed nią. 22 stycznia 1992 roku wszystko się zmieniło. Michael Sams porwał ją i zażądał od jej firmy okupu. Chciał 175 tysięcy funtów w zamian za jej życie. Ten film opowiada historię Stephanie w oparciu o zeznania osób zaangażowanych w sprawę. Dzień pierwszy, 22 stycznia 1992 roku. Środa rano. Stephanie pracuje w agencji nieruchomości Shipways w Birmingham od 6 tygodni. Tego dnia ma spotkanie umówione listownie przed tygodniem. Ludzie zwykle dzwonią do agencji. Możesz zapisać ich dane i umówić się na spotkanie o godzinie pasującej obu stronom. Tu był tylko list, żadnego telefonu. W środę rano spojrzałyśmy z Jane do agendy i powiedziałam: pojadę tam. Ten klient nie potwierdził spotkania, więc pewnie go nie będzie. Ty i Kevin spokojnie róbcie swoją wycenę, a ja zaraz wrócę. Stephanie załatwiła jeszcze jedną sprawę, zanim zjawiła się na Tembury Road z dwuminutowym opóźnieniem. Spytałam: pan Sotho? Odparł: tak. Przeprosiłam go za spóźnienie. Nic nie odpowiedział. Dom stał pusty od pewnego czasu. Mężczyzna oglądał go bez wielkiego entuzjazmu. Wszystko przebiegało normalnie. Odbyłam setki takich spotkań. Czułam, że nie jest specjalnie zainteresowany, więc szybko spytałam: chce pan zobaczyć piętro? Powiedział: szyby są tam podwójne? Miał na myśli okno z boku. Powiedziałam: tak. Byłam pewna, że okna na górze też są podwójne, także w łazience. Stephanie pozwoliła mężczyźnie rozejrzeć się na piętrze, sama zaś weszła do jednej z sypialni. To, co się stało potem, na zawsze zmieniło jej życie. Rozglądał się na górze. Nie wydawał się specjalnie zainteresowany, więc poszłam do jednego z pokoi. Był ranek. Chciałam szybko wrócić do biura i napić się kawy. Dom wydawał mi się ponury i zimny. Czasem człowiek ma taką chwilę słabości. Minęłam go i zaczęłam schodzić po schodach. Wtedy nagle się ożywił, spytał: co tam jest? Żeby odpowiedzieć, musiałam przejść obok niego i spojrzeć, na co pokazuje. To był haczyk w ścianie. Spytałam: to? Można na tym powiesić ściereczkę lub ręcznik. Nic nie powiedział, co mnie zdziwiło, bo przed chwilą o to pytał. Odwróciłam się ku niemu, gdy nagle się zmienił. Pamiętam tylko, że wydał mi się nagle większy. Znalazł się blisko mnie. Miał wykrzywioną twarz. Minęła chwila, nim zrozumiałam, że grozi mi niebezpieczeństwo. Byłam tak przerażona, że jedyne, co mogłam myśleć, to było:
O mój Boże. Tylko tyle. Zobaczyłam, że w jego rękach coś błyszczy. W jednej trzymał nóż, w drugiej płaskie dłuto z hakiem na końcu. Straszna rzecz. Myślałam, muszę mu się wyrwać i uciec. Zaczął krzyczeć, wrzeszczeć. Wycelował nożem w moją twarz i usiłował mnie obezwładnić. Walczyliśmy. Wiedziałam, że chce mnie zabić lub zgwałcić. Nie miałam się czym bronić, nie miałam nic oprócz kluczy. Zranił mnie w twarz, ciął po włosach. Szamotaliśmy się. Chwyciłam go za rękę, w której miał dłuto i wytrąciłam mu je. Pomyślałam, tym już nie zrobi mi krzywdy. Teraz złapałam nóż, wrzasnął, puść to. Nie miałam zamiaru, bo wtedy na pewno zrobiłby mi krzywdę, może nawet zabił. Dlatego nie puściłam noża, tylko cały czas go trzymałam. Jednak zdołał go wyrwać i przy okazji skaleczył mnie w dłoń. Gdy spojrzałam na nią, skoczył na mnie, chwycił mnie za włosy i odgiął moją głowę do tyłu. Pchnął mnie do wanny i krzyknął: nogi do środka. Pamiętam, spojrzałam w lustro i zobaczyłam swoją twarz i nóż przyciśnięty do mojej szyi. Stał nade mną z nożem przy mojej szyi. Powiedział, poderżnę ci gardło, jeśli tylko krzykniesz. Środa, 22 stycznia. 15 minut wcześniej Stefani padła ofiarą brutalnej napaści. Oglądanie z klientem domu do sprzedania przerodziło się w rozpaczliwą walkę o życie. 15 minut po ataku. Powiedziałam, w porządku, wygrałaś. Proszę, nie rób mi krzywdy. Pamiętaj, że jestem człowiekiem. To chyba podziałało. Związana pod groźbą noża, zeszła po schodach. Bałam się, że mnie zwiąże i zgwałci tam na miejscu. Gdy obwiązał mi szyję, pomyślałam, nie, powiesi mnie. Wtedy spytał, gdzie masz klucze? Jakie klucze? Do auta. Pomyślałam, chcę wozu, niech go bierze. Powiedziałam, zostawiłam je na szafce w holu na dole. Zaczął mnie sprowadzać po schodach, krok po kroku, trzymając sznur zaciśnięty na mojej szyi, niczym smycz psa. Nie mogłam się wyrwać i uciec. Cały czas naprężał sznur i przyciskał nóż do moich pleców, więc szłam bardzo powoli. Wiedziałam już, że nie chodzi mu o wóz, tylko o mnie. Powiedziałam, klucz mam w kieszeni. Choć drzwi były otwarte, a Stefani wzywała pomocy, nikt się nie zjawił. To był okropny moment. Siedziałam na schodach i widziałam przed sobą drzwi frontowe, które zostawiłam otwarte. Spróbowałam stanąć na nogach i wyrwać się ku drzwiom, gdy poczułam, że w ogóle nie czuję nóg od kolan w dół. Jakbym ich w ogóle nie miała. Byłam zszokowana, że nie czuję nóg. Zakneblował mnie i zawiązał mi oczy i myślałam, to koniec. Właśnie podpisałaś swój wyrok śmierci. Przerażona, bezbronna kobieta została wyprowadzona z domu w kierunku czekającego wozu napastnika. Stefani zniknęła z Birmingham bez śladu. Nie wiedziała, że została przewieziona 100 kilometrów na północny wschód do Newark. Mimo zawiązanych oczu, starała się zapamiętać jak najwięcej z jazdy. Liczyła, jak długo jechali i jak długo stali. Zapamiętała też, że w pewnym miejscu stali dłużej i słyszała pociąg. Czy miała słońce na twarzy, z której strony? Zebraliśmy wszystkie te informacje. 2 godziny po porwaniu.
W tym czasie koledzy Stephanie już się zaniepokoili, że nie wróciła do biura. Kevin i Jane przejeżdżali Tambury Road i zobaczyli tam mój wóz. Jedno powiedziało do drugiego: długo już tam jest. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Niepokój szefa i kolegów Stephanie rósł, gdy tymczasem auto porywacza nagle stanęło i kobieta poznała jego plany. Zatrzymał wóz w jakimś cichym miejscu. Powiedział: tylko nie krzycz, mam nóż. Wyjął mi knebel z ust. Mówił: pewnie zauważyłaś, że zostałaś porwana. Chciało mi się śmiać, gdy pomyślałam, że moja rodzina nie ma pieniędzy. Ale on powiedział: zażądam od Shipways'a 175 tysięcy funtów okupu za ciebie. Nagramy taśmę dla twojego szefa. Napisałem tekst na kartce, ty go przeczytasz. Mam tu magnetofon. Stephanie została porwana przed 3 godzinami. Jej szef, Kevin Watts, miał za chwilę przeżyć wstrząs. Policja usłyszała o zniknięciu Stephanie po tym, jak porywacz zadzwonił do firmy, w której pracowała. Ustalili, że kobieta pojechała pokazać dom klientowi. Spotkanie zostało umówione listownie. Gdy Kevin Watts przeżywał wstrząs wywołany tym, co usłyszał, wóz porywacza znów ruszył w drogę. Kevin nie wiedział, co robić, więc zadzwonił do szefa firmy i opowiedział mu o wszystkim. Ten wysłuchał go i powiedział: to poważna sprawa i musimy powiadomić policję. Uprzedzimy ich, że muszą działać po cichu, bo oficjalnie o niczym nie wiedzą. Pięć minut później w firmie i w domu przy Tambury Road byli policjanci w mundurach. A przecież porywacz mógł obserwować dom lub firmę i widząc ich, mógł mnie od razu zabić. Policja zaczęła badać sprawę zniknięcia Stephanie. Tymczasem porywacz zatrzymał się na jakimś spokojnym parkingu. Zgasił silnik i spytał: chcesz filiżankę herbaty i kanapkę z szynką? Pomyślałam: co? Porwał mnie, posiniaczył i pokaleczył, a teraz udaje, że to jakiś piknik? Koledzy Stephanie i policja nie wiedzieli, gdzie ona teraz jest, ale w domu, do którego się udała, znaleziono alarmujące ślady. W łazience doszło do walki. Były tam plamki krwi. Odkryliśmy, że wyszli tylnymi drzwiami, przypuszczalnie w kierunku garażu. Stephanie nigdzie nie było. Znalezione ślady wskazywały, że spotkało ją coś złego. Policja postanowiła poinformować rodziców kobiety. 5 godzin po porwaniu. Gdy wróciłem do domu, byli tam sierżant policji, koleżanka Stephanie i jej szef, Kevin Watts. Spytałem wprost: co się stało? Powiedzieli: rano Stephanie pojechała na spotkanie z klientem i odtąd nikt jej nie widział. Człowiek od razu myśli o najgorszym. Do głowy cisną się różne myśli. Była 6 po południu, gdy rodzice Stephanie próbowali ochłonąć po strasznych wieściach, porywacz dotarł do celu. Powiedział: nie krzycz, i tak nikt cię tu nie usłyszy. Poprowadził mnie przez żwirowy podjazd, po czym usłyszałam, jak otwiera ciężkie, metalowe drzwi. Wprowadził mnie do środka. Czułam pod stopami bruk. Weszliśmy do warsztatu. Posadził mnie na krześle i przywiązał do niego grubym sznurem. Pamiętam, jak myślałam: tutaj umrzesz. No!
Agentka nieruchomości Stephanie Slater została porwana z pustego domu i wywieziona z zawiązanymi oczami 100 kilometrów poza rodzinne Birmingham. Jej koledzy dowiedzieli się o porwaniu po przerażającym telefonie od porywacza. W pustym domu policja znalazła w łazience ślady jej krwi. Od zniknięcia Stephanie minęło 7 godzin. Początkowo mieliśmy bardzo mało danych, ale rozpoczęliśmy pewne rutynowe czynności. Powiadomiłem posterunki w całym naszym hrabstwie oraz policję sąsiednich hrabstw. Dziewięć godzin po porwaniu. Po dwóch godzinach jazdy wyczerpana Stephanie trafiła do brudnego warsztatu. Porywacz pozbawił jej wszelkich możliwości obrony. Jego zachowanie coraz bardziej ją niepokoiło. Stał za mną i dotykał moich włosów. Przypominały mi się sceny z rozmaitych horrorów. Typ jest miły dla ofiary, głaszcze ją po włosach i nagle w jego ręce pojawia się siekiera. Przez głowę przebiegały mi najczarniejsze myśli. Powiedział: zdejmiesz to ubranie i włożysz rzeczy, które ci przygotowałem. Pomyślałam: nie licz na to, nie rozbiorę się przy tobie. Powiedziałam mu to wprost, wtedy się wściekł. Krzyknął. Powiedziałem: zdejmuj ciuchy. Miałam opaskę na oczach i nie mogłam nic zrobić. Słyszałam jego kroki tu i tam. Najpierw był gdzieś z tyłu, a po chwili tuż przede mną. Nagle spytał: słyszałaś o Suzy Lamplu? Czułam dosłownie, jak krew mi stygnie w żyłach. Słyszałam o Suzy. Była agentką nieruchomości, która zaginęła w roku 86. Nie wiedziałam, co drań miał na myśli, ale jeśli chciał mnie przestraszyć, w pełni mu się to udało. Od porwania upłynęło 9 godzin. Stephanie była na łasce porywacza i nie wiedziała, co ją czeka. Ledwo oswoiła się z myślą, że to porwanie dla okupu, gdy mężczyzna ujawnił swoje zamiary. Gdy znów mi zagroził, rozebrałam się. Kazał mi wyciągnąć ręce ponad głowę i skuł je kajdankami. Potem powiedział: masz się położyć na plecach. Położył mi rękę na piersi i popchnął mnie mocno do tyłu na materac. Potem położył się na mnie i zaczął mnie gwałcić. Zaczął mnie gryźć i to było najgorsze. Gryzł mnie w twarz, w szyję, w piersi. Myślałam: nie będę krzyczeć, bo tylko na to czekasz. Możesz mnie zabić i nic na to nie mogę poradzić, ale nie dam ci satysfakcji. Zrobił swoje w milczeniu, po czym wytarł mnie jakąś mokrą szmatą, dał mi męskie ubranie i powiedział, żeby mi to się więcej nie powtórzyło. Ten gwałt całkowicie mnie zmienił. Przestałam się go bać. I tak już czułam się, jakbym była martwa. Skrzywdził mnie, kobietę, najbardziej jak mógł i nic więcej nie mógł mi zrobić, bo i tak wszystko mi zobojętniało. Gdy los Stephanie był coraz tragiczniejszy, policja nie podejrzewała, że porywacz jest też gwałcicielem. Śledczy z West Yorkshire, pracujący nad podobną sprawą, chętnie pomagali kolegom z Birmingham. Kolejnym krokiem było szybkie przejęcie przesyłki, którą porywacz wysłał do agencji Shipways. Udaliśmy się do biura sortującego pocztę. Gdybyśmy szybko przejęli przesyłkę, zyskalibyśmy sporo cennego czasu na podjęcie pewnych decyzji. Porywacz Stephanie zbudował coś w rodzaju skrzyni w puszce na śmieci. Świadczyło to o tym, że starannie wszystko zaplanował.
Poinformował ofiarę o tym, co ją czeka. Było mi obojętne, czy będę żyć, czy umrę. Nic nie czułam. Gdy powiedział, mam nadzieję, że nie cierpisz na klaustrofobię, wzruszyłam ramionami i odparłam, nie. Powiedział, to dobrze, bo trafisz teraz do skrzyni i w skrzyni. Policja w Birmingham z desperacją szukała przesyłki do szefa Stefanii. Od tego mógł zależeć jej los. W końcu ją znaleźli. 14 godzin od porwania. List zawierał żądania porywacza. Na taśmie nagrany był tekst, czytany przez Stefanii, zapewne w celu potwierdzenia autentyczności przesyłki. Zadzwonili do mnie i powiedzieli, że mają taśmę i list od porywacza. Przyjechali z tym i otworzyli przy mnie Betsy. Potwierdziłem, że to głos Stefanii. Mówi Stefanie Slater, jest 11:45, jestem cała i zdrowa. Jeśli wypełnicie podane instrukcje, zostanę uwolniona w piątek 31 stycznia. Gdy rodzice Stefanie słuchali jej głosu, ona sama nawet nie wiedziała o wysłaniu przesyłki. Jej życie było zagrożone. Porywacz wciąż wymyślał dla niej nowe tortury. Powiedział, wejdź do tego jak do śpiwora. Sunęłam się do połowy, ale dalej nie mogłam. Było zbyt ciasno. Powiedziałam mu to, on na to, bzdury. Sam wszedłem tam i wyszedłem, bez żadnych problemów. Masz tam wejść i koniec dyskusji. Potem powiedział, nad twoją głową są kamienie. Jeśli będziesz próbowała wyjść, rozbiją ci głowę. Kazał mi wyciągnąć ręce nad głowę i skuł je, po czym przyczepił kajdanki do metalowego pręta w górze skrzyni. Byłam unieruchomiona w niewygodnej pozycji i czułam ból w plecach. Teraz wepchnął jakieś ostre pręty wzdłuż obu moich nóg. Spytał, czujesz to? Powiedziałam, że to mnie rani, a on na to, i dobrze, to elektrody. Jeśli spróbujesz się obrócić i zetkniesz je, upieczesz się. Stefanie leżała teraz niemal w grobie. Jeden nieostrożny ruch mógł ją kosztować życie. Gdy policja badała list z żądaniami, sprawę utajniono przed mediami. Nie należało płoszyć porywacza. Niepokojące były zbieżności między tym porwaniem i zbrodnią, którą śledczy z West Yorkshire starali się wyjaśnić. Chodziło o zabójstwo Julie Dart, powiązane z wyłudzeniem pieniędzy z British Rail. Do zabójstwa doszło w lipcu 1991 roku, do wyłudzenia w październiku. Otrzymaliśmy podobny list od porywacza Julie, z taką samą frazeologią i z takimi samymi błędami w pisowni. Gdy porównaliśmy obie sprawy, stało się jasne, że obu zbrodni dokonał ten sam człowiek. Bałam się o swoje życie. Drań mógł zgarnąć okup i zabić mnie. 25-letnia agentka nieruchomości Stefanie Slater została porwana i zgwałcona przez brutalnego złoczyńcę. Teraz leżała nieruchomo w ciasnej skrzyni. Jeden ruch i mogła zginąć. Tymczasem policja przejęła list z żądaniem okupu i powiązała porywacza z zabójstwem sprzed pół roku. Następny krok był decydujący, bo życie Stefanie zawisło na włosku. Dzień po porwaniu. Porywacz chciał, żeby Kevin Watts był kurierem. Decyzja nie była łatwa, bo podejrzewaliśmy, że ten człowiek już zabijał, a skoro tak, nie tylko życie Stefanie Slater, ale także Wattsa mogło być poważnie zagrożone. Policja musiała uważać na każdy krok. Błędna decyzja mogła kosztować Stefanie życie. Ciśnienie rosło z upływem czasu. Policja nie miała żadnego punktu zaczepienia. Tymczasem Stefanie spędziła pierwszą noc w trumnie. Byłam blisko hipotermii. Drań uprzedził, nie ciągnij za łańcuch, bo spadną kamienie.
Problem w tym, że straciłam władzę nad rękami. Były coraz cięższe i nie wiedziałam, co zrobią. Pamiętam do dziś, jak leżałam tam i opierałam kciuki o podłogę, żeby tylko utrzymać je w górze. Całe ciało miałam odrętwiałe. Nagle przeszył mnie dreszcz i pociągnęłam za łańcuch, jednak kamienie nie spadły. W miarę jak noc mijała, przestałam się tym w ogóle przejmować. Myślałam, zdziwi się, gdy rano znajdzie mnie martwą. Nagle zobaczyłam przed sobą białe światło. Powiedziałam głośno: pięknie, tracisz rozum. Leżysz w zamkniętej skrzyni z opaską na oczach i widzisz światło, a w środku twarz Jezusa. Przyznaję, nie chodziłam do kościoła i nie byłam zbyt religijna, więc czułam się wyróżniona, że to zobaczyłam. Nagle zrobiło mi się lżej. Pomyślałam: umrę, ale to będzie jak zapadanie w sen. Czas powoli mijał i Stephanie wkrótce znów miała spotkać się z dziwnym zachowaniem porywacza. Jego perwersje były coraz trudniejsze do zniesienia. Wkrótce potem pojawił się. Myślę, że był zaskoczony, widząc, jak niewiele mi brakło do śmierci. Musiałam być blada jak trup i nie panowałam nad swoim ciałem, więc musiał mnie przenieść na krzesło. Posadził mnie i dał mi herbatę. Spytał: w ogóle nie możesz ruszać rękami? Powiedziałam: w skrzyni było strasznie zimno. Nagle zabrał mi herbatę. Pomyślałam: pięknie, odezwałaś się, poskarżyłaś. Uważaj, chodzisz po polu minowym. Przestałam go słyszeć, nie wiedziałam, gdzie jest. Ukląkł przede mną, wziął moją rękę i zaczął ją rozcierać. Powiedział: zaraz poczujesz się lepiej, rozgrzejesz się. Pewnie zabrzmi to dziwnie, ale pomyślałam, że może została w nim jakaś odrobina człowieczeństwa i jeszcze jest dla niego jakaś nadzieja. Jednak policja wiedziała, że ten człowiek już wcześniej zabił, więc mógł to zrobić znowu. Postanowiono założyć podsłuch w telefonach na wypadek, gdyby znów zadzwonił. Tylko ja mogłem odbierać telefon. Miałem wypisane, co mam mówić. Gdy telefon zadzwonił, przyszedł Eric. Ja podniosłem słuchawkę, on nacisnął guzik i powiedział: możesz mówić. Zależało nam na nagraniu jego głosu, także dlatego, że przekazywał wskazówki, a ponieważ mówił do ojca Stephanie, ten zszokowany mógł wszystkiego nie zapamiętać. Wszystko było zapięte na ostatni guzik. Śledczy, koledzy i rodzina czekali na kolejny ruch porywacza. W śledztwie w sprawie porwania jest wiele różnych ról do spełnienia. Jedną z nich jest wspieranie duchowe rodziców ofiary w trudnych chwilach. Niewiele spaliśmy w czasie między porwaniem i jej powrotem do domu. Ale jedliśmy i pracowaliśmy normalnie. Informowaliśmy ich o wszystkim, ale w rozsądnych granicach. Wiedzieliśmy też, że porywacz może do nich dzwonić. 5 dni od porwania. Niedzielne popołudnie. 5. dnia po porwaniu złoczyńca znów dzwoni. Mogliśmy coś jeść albo coś robić. Usłyszałem głos Stephanie. To była taśma. Powtórz za mną. Mówi Stephanie. Mówi Stephanie. Pozwolili mi przesłać krótką wiadomość. Jestem cała i zdrowa. Słyszę, że West Bromwich przegrała wczoraj Swansea 3-2. Spojrzałem na telewizor i powiedziałem: to Stephanie. Dzisiaj. Chcę wam powiedzieć, że was kocham i choć nie wiem, jak to się skończy, zawsze będę kochała. Dbajcie o moje koty. Can I just ask, is she all right?
Dwa telefony, taśma i instrukcje dla kuriera. Policja wiedziała, że musi traktować porywacza poważnie. Wszystko teraz zależało od Kevina Woodsa. Śledczy przygotowali go do odegrania najtrudniejszej roli w jego życiu. Musisz umieć zyskać na czasie. Jeśli porywacz o coś spyta, powtórz pytanie. Przeciągnij rozmowę. Gdy policja przygotowywała operację, Stephanie wciąż tkwiła w psychologicznym koszmarze. Jej porywacz miotał się między współczuciem a brutalnością, co uświadamiało jej, że to zatwardziały złoczyńca. Powiedziałam coś, co go rozśmieszyło. Gdy przestał się śmiać, powiedział: chyba będę musiał się tego pozbyć. Spytałam: czego? O czym mówisz? On: tam w kącie, trzymam worek na twoje martwe ciało. Poczułam, jak moje kruche osłony pękają i wszystkie emocje, strach i gniew wychodzą na zewnątrz. Wrzasnęłam: gdzie jesteś? Nie zabijesz mnie, nie teraz. Nie mogłam oddychać ze strachu, zaczęłam płakać, aż opaska na oczach przemokła. Obejmowałam go jak dziecko obejmujące rodziców. Siedem dni od porwania. Wtorek. Stephanie zniknęła przed tygodniem. Nie wiadomo, gdzie jest. Policja ma tylko listę niejasnych żądań porywacza. Nagle on znów dzwoni. Macie forsę? Kto mówi? Nieważne. Będziecie mieć jutro forsę? Jutro? Tak czy nie? Tak, oczywiście. Gdy Kevin Woods dostał telefon, cała nasza machina ruszyła. Gdy śledczy analizowali ostatnią rozmowę, zniknięcie Stephanie coraz silniej wpływało na jej rodziców. Betsy miała wcześniej atak. Mieliśmy iść do lekarza, ale potem Stephanie zniknęła. Stephanie, nie wiedząc nic o kłopotach matki, starała się myśleć pozytywnie. Porywacz karmił ją i przebierał od tygodnia. Wierzyła, że dotrzyma słowa i ją wypuści. Teraz usłyszała hałas w warsztacie. Znak, że wrócił już po telefonie do jej szefa. Przyniósł materac, a potem drugi i położył je obok siebie. Ja spałam na jednym, a on na drugim. Miałam mleko i płatki ryżowe i postawiłam to po środku. To był sygnał: nie dotykaj mnie więcej. Wieczorem spytał mnie: gdybym cię spytał, wiesz, o to, co było pierwszego dnia, co byś powiedziała? Chodziło mu o seks. Odparłam: proszę, nie pytaj o to. Nie chcę tego. Powiedział: w porządku, chciałem wiedzieć. Przez te 8 dni nauczył się mnie trochę szanować. To było ciężkie zadanie, ale udało mi się. Codziennie Stephanie przeżywała emocjonalną huśtawkę. Porywacz uczynił z jej cierpień codzienną rutynę. Dziś wydaje mi się to niewiarygodne, że leżałam tam w skrzyni w puszce na śmieci. Do warsztatu przychodzili ludzie. Słyszałam, jak pracuje, jak rozmawia przez telefon, jak śmieje się i żartuje. A ja tkwiłam w tym czasie w skrzyni, związana i zamknięta, uwięziona. Porywacz prowadził warsztat drobnych napraw. Codziennie przyjmował stałych klientów. Jego żona czasem przynosiła mu lunch. Myślałam: mam krzyknąć? Mam to zrobić? A co będzie, jeśli on mnie usłyszy, a tamci nie?
Niewiele mówił, ale lubił ze mną rozmawiać, gdy siedział tam i jadł zupę. To była dziwna sytuacja. Cały czas tkwiła we mnie świadomość, że moje życie wisi na włosku. Jeden fałszywy ruch i byłoby po mnie. Dawał mi jeść i pić. Czasem powiedział coś miłego. Raz nawet zrobił mi zdjęcie. Jednak to wciąż było pole minowe. Dlatego starałam się nie dać mu powodu, żeby mnie skrzywdził. 8 dni od porwania. Tymczasem w biurze Stephanie rosło napięcie. Jej szef, Kevin Watts, miał dostarczyć okup porywaczowi. Na jego barkach spoczywał wielki ciężar. Zarówno on, jak i Stephanie mogli to przypłacić życiem. Cieszył się, że to zrobi. Nie wiem, czy wcześniej zdawał sobie sprawę z ryzyka. Ale gdy tamtego ranka rozmawiałem przez godzinę z nim i jego żoną, martwił się głównie o to, czy Stephanie wyjdzie z całej sprawy żywa. Gdy Stephanie niespokojnie czekała, jak skończy się ten dzień, porywacz bawił się z jej szefem, a także policją w prawdziwą ciuciu babkę. Godzina 19. Najpierw pojechał na dworzec Glossop Railway. Miał pójść do kiosku przy wejściu i zaczekać na telefon. W końcu otrzymał polecenie przejścia do drugiego kiosku. Tam dowiedział się, że ma pojechać do budki telefonicznej w miejscu zwanym Four Lane Ends w pobliżu Sheffield. Godzina 20:45. Wypełniając kolejne instrukcje, Kevin krążył po całym regionie, coraz bardziej zdezorientowany. Jeśli porywacz chciał się pozbyć ewentualnej asysty policji, udało mu się. Tego wieczoru była gęsta mgła, a to oznaczało, że Kevin musiał się spieszyć, żeby w określonych miejscach, o określonej godzinie, odebrać telefon. Jadąc do Four Lane Ends, bał się, że nie zdąży. Dostał tam instrukcję, że ma iść drogą w dół, aż zobaczy znak z napisem Shipways, który wskaże mu, jak ma dalej iść. Sytuacja była dramatyczna. Kevin miał spóźnienie, nie wiedział, gdzie jest i był sam z okupem. Porywacz mógł w każdej chwili zaatakować. Znalazł się w odludnym, dziwnym miejscu, szedł wąską dróżką i miał duszę na ramieniu. W pewnej chwili zobaczył pachołek drogowy obwinięty płachtą z instrukcją. Miał przełożyć pieniądze z jednej torby do drugiej. Godzina 21. Porywacz czekał teraz, aż Kevin wypełni jego ostatnią instrukcję. Miał zostawić pieniądze w skrzynce na murku. Po drugiej stronie murku był 18-metrowy spadek. Gdy Kevin oddalił się, porywacz ruszył po okup. Sams czekał 18 metrów niżej, pod mostem. Do drewnianej skrzynki przyczepił linkę. Skrzynka stała na murku. Wystarczyło, że pociągnął za linkę i torba z pieniędzmi poleciała w dół. Miał tam motorynkę. Przewiózł ją w bagażniku swojego wozu. Teraz umieścił torbę na siedzeniu, siadł i pojechał. Tymczasem 80 kilometrów dalej, w New York, Stephanie była pewna, że przyszło jej umrzeć. Godzina 21:45. To był strasznie długi dzień. Nie było go od 8 rano do 11 wieczorem i cały ten czas spędziłam w skrzyni.
Wpadłam w panikę, bo powiedział, wrócę o 9:30. I nie wracał. Myślałam, wziął forsę i zniknął. Porywacz zabrał 175 tysięcy funtów i nie został po nim żaden ślad. Kevin zostawił pieniądze, ale nie wiedział, czy porywacz je dostał, ani też, czy Stephanie żyje, czy nie. Sądziłam, że mnie porzucił i uciekł. Próbowałam nawet popełnić samobójstwo. Taka byłam przerażona. Zarzuciłam sobie prześcieradło na twarz i przyciskałam ją do ścianki skrzyni. Pieniądze przepadły i nie mieliśmy porywacza ani Stephanie. Wszystko wzięło w łeb. Godzina 22:30. W końcu Stephanie usłyszała jakiś hałas. Porywacz spóźnił się, ale wrócił. Wrzeszczałam, gdzie byłeś tak długo? Masz pieniądze? Wypuść mnie stąd. Gdy po kilku minutach wydostałam się, z płaczem padłam mu w ramiona. Nigdy w życiu tak się nie bałam. O dziwo, porywacz Stephanie nie tylko ją wypuścił, ale też odwiózł ją do domu. Policja, jej koledzy i rodzina nie mieli pojęcia, że tak szybko wróci. Powiedział, postanowiłem zawieźć cię do domu. Nie chcę, żeby po drodze spotkało cię coś złego. Miałem dać ci nóż, wsadzić cię do budki i zadzwonić na policję. Nóż po to, żebyś w razie czego mogła się bronić. Ale wolę mieć pewność, że bezpiecznie wrócisz do domu. Północ. Osiem dni po porwaniu Stephanie stała przed swoim domem, wolna. Dzwoniłam i stukałam. Nikt nie otwierał przez całą wieczność. Ktoś zaczął walić w drzwi. Powiedziałem, ja otworzę. Nie chciał, żebym ja to zrobił. Drzwi otwarły się i stanął w nich młody blondyn. Nie wiedziałam, że to policjant opiekujący się rodzicami. A on mnie nie rozpoznał. Wtedy ją zobaczyłem. Objął mnie, złapał za poły mojego płaszcza i wniósł mnie na werandę. Stephanie dzięki sile woli i inteligencji ocaliła swoje życie. To godne najwyższego podziwu. Media w całym kraju rzuciły się na Stephanie i jej rodzinę. Policja rozpoczęła wielką obławę na jej porywacza, człowieka, który miał też zamordować 18-letnią Julie Dart i oszukać British Rail, Michaela Samsa. Zebraliśmy informacje od Stephanie i innych świadków, sporządziliśmy jego portret pamięciowy i znaleźliśmy ludzi, którzy go widzieli przed pustym domem. Pętla zaczęła się wokół niego zacieśniać. 22 dni od porwania. 3 tygodnie po porwaniu Stephanie policja przedstawiła zbrodniarza w programie BBC Crime Watch. Za kilka minut usłyszycie głos mężczyzny, który porwał Stephanie Slater. Zgłosiła się kobieta o nazwisku Susan Oakes, która doszła do wniosku, że naszym złoczyńcą może być jej były mąż, Michael Sams. Dała nam adres. Pojechaliśmy tam. Samsa nie było w domu. Była za to jego żona Tina. Powiedziała, że mąż nie wróci przed 5:00. Odparłem, to nic pilnego. Dodała, oglądaliśmy wczoraj Crime Watch i mąż powiedział, że mogą przyjść goście. Gnaliśmy 10 minut z Sutton in Trent do Salmon and Yard, gdzie Sams miał warsztat. Gdy weszliśmy do środka, wiedzieliśmy, że tego szukaliśmy. Panie Sams, chcemy porozmawiać z panem o Stephanie Slater.
Wszystko wyglądało tak, jak Stefani opisała. Szmer podnoszonych drzwi, stukot tarczy telefonu, pisk mikrofalówki. Przyznał się do porwania niemal od razu. W roku 93 Michael Sams został skazany na czterokrotne dożywocie za wyłudzenie pieniędzy z British Rail, zabójstwo Julie Dart oraz porwanie i uwięzienie Stephanie Slater. Miał pokręconą osobowość. Był dyslektykiem i stąd się brały dziwne błędy w jego listach, które pozwoliły nam go dopaść. Był inteligentny, arogancki, egoistyczny i nie umiał przyznać się do błędów. 50-letni Sams przez lata był ciężko pracującym mężem i ojcem. Nie miał większych zatargów z prawem. Ale gdy wskutek choroby stracił nogę, jego zachowanie się zmieniło. Na jaw wyszła tłumiona skłonność do perwersji i okrucieństwa. Lubił mnie straszyć, opowiadając, że jego bliski przyjaciel to prawdziwy drań i że mam dużo szczęścia, że nie wpadłam mu w ręce. Ten drugi mężczyzna chciał zabić Stephanie, a wcześniej zabił Julie Dart i chciał wyłudzić 250 tysięcy funtów od British Rail, podszywając się pod niego. Była to iluzja, którą sam sobie stworzył. Stephanie ułożyła sobie życie i stara się zapomnieć o porwaniu. Jej siła woli i odporność pozwoliły jej przetrwać 8 dni potwornych tortur. Ze swojej odwagi i determinacji czerpie teraz natchnienie. Wszystko się zmieniło tego dnia, gdy zniknęła. Czemu ją zgwałcił i dręczył? To siedzi we mnie jak zadra. Nie musiał tego robić. Nie mam dla niego żadnej litości i nic mnie nie obchodzi, że w końcu zgnije w pudle. Był wyrachowany i lubił wszystko planować, ale nie miał duszy przestępcy. Pod koniec był nawet miły. Można bez końca analizować cechy jego charakteru. Ale nie ma to już żadnego znaczenia. Tutaj już nie wróci. Wersja polska to ja, Studios. Tekst Marek Baran. Czytał Remigiusz Fladrowski.